kolejny dzień wasz patrol odwiedza osiedle w budowie i czekacie na dziki, które przyjdą. Jak już przyjdą, to co z nimi zrobicie? Scenariusz będzie podobny. Będziemy się starać zrobić wszystko, żeby zmienić ich miejsce bytowania. Dobrze się czują z dala od ludzi i obecność ich tutaj na tym osiedlu jest zupełnie niepotrzebna nikomu. Jaki system wymyśliliście, żeby zabrać je stąd? Mamy zorganizowaną taką pseudo-odłownię, bo to nawet nie można nazwać odłownią. Jest to taka zwykła klatka z zapadnią. Jeśli uda nam się dziki złabić do środka, to spróbujemy po prostu je wywieźć w bezpieczne miejsce. A czym je wabicie, żeby tam weszły? No, przysmakiem dzika, którym jest kukurydza. Wasz patrol powiada tam, że przyjeżdżacie i w samochodach po prostu czekacie, patrzycie, aż przyjdą, tak? I co tutaj się będzie działo? Dokładnie tak. Mamy też myśliwych, którzy są mieszkańcami tego osiedla i oni tutaj doglądają co 2-3 godziny i nawet wychodząc z pieskiem na spacer, przychodzą tutaj, patrzą, co się dzieje. Także tutaj cały czas jest nad tym wszystkim kontrola. Według was ile tu jest dzików? Z iloma jest problem? Wczoraj widzieliśmy kolejnych, żeby nie skłamać, chyba 14 albo 15 sztuk, ale to nie są wszystkie dziki, bo są jeszcze inne, które penetrują inne części osiedla. One na co dzień tutaj w pobliżu budowa po prostu bytują, mieszkają? No, rzeka Drawa to jest ostoja dzikich zwierząt generalnie i trzcinowiska i całej jej otulina. Zapytam, dlaczego one się nie boją ludzi? No, ludzie ich przyzwyczaili do takiego karmiania i one, jak widzą człowieka, no to podchodzą i patrzą się, żeby po prostu im coś rzucić, bo często im ludzie rzucają i one się przyzwyczaiły do tego i przychodzą i w ten sposób, ale przychodzi też taka większa locha, tak? A jak przyjdzie z małymi, no to wtedy będzie problem. Będzie atak, po prostu ktoś przyjdzie śmieci wyrzucić i będzie go atakowała, tak? Można powiedzieć, że ludzie przyzwyczaili te dziki, dlatego one tutaj są. No, oczywiście. Gorąca prośba, apel do mieszkańców. Prosimy, nie zostawiajcie śmieci, nie zostawiajcie pożywienia przy śmietnisku. Dziki przyzwyczaiły się, przychodzą, wyjadają. Szczególnie teraz w tym okresie lochy mają okres, gdzie się proszą. Zostawiają same te warchlaczki zeszłoroczne i one szukają łatwego pożywienia. Tak właśnie tym dzisiaj sposobem, piękna odłownia, mimo braku doświadczenia, udało nam się zmienić miejsce stałego pobytu dzików z budowa na nasze piękne cieszyńskie lasy. Dziki puszczone w okolicy paśnika mają tutaj pożywienie, mają schronienie. Miejmy nadzieję, że nie będą tutaj nikomu, na pewno nie będą tutaj nikomu dokuczały, więc całe zdrowe, bezpieczne po drodze. I zostaną u nas w łowisku. Zostaną w łowisku po 15 km. Całe zdrowe, w dobrej kondycji. Opuściły odłownię. To jest właśnie jedna część z dzików, które zostały wyłapane na osiedlu w budowie. Jak widać, nie grozi im, żeby wróciły. Tutaj mają naprawdę odpowiednią ilość pożywienia. Myślę, że wiosną pójdą sobie w swoją stronę, a mamy taką nadzieję generalnie, że złączą się z innymi watahami.